Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj drafcik, ale z niebyle kim, z Eusebio. Moi drodzy, napiszcie, jaki drafcik chcielibyście obejrzeć na kanale i zostawiajcie łapki w górę, no a my startujemy! No dobra, no to zobaczmy, czy to jest ten moment, czy to jest ten dzień, kiedy w końcu w drafcie odda nam jakieś potężne ikony. Ostatnio było o to ciężko. Jest Eusebio, medium! Nie grałem! Ani baby, tym bardziej medium. Pod Eusebio taki Cristiano Ronaldo, Portugalczyk by się przydał. Ale wszystko zaczniemy Verdim. Okej. Okay. Eusebio, top. Ale czy na tyle to będzie top, że wygramy? Kolejnego wybraliśmy Misia Lukaku, ujujuj, Renato Sanchez obowiązkowo, z Eusebio zielony link będzie. No dobra, już mamy dwie przepiękne karty. Dwie przepiękne karty mamy, moi drodzy. Eusebio plus Renato. I co dalej? Co dalej? De Jong czy Gorecka? Gorecką grałem dużo, De Jongiem bardzo mało. Chciałbym sprawdzić Frankiego De Jonga, tylko czy będziemy mieli... Tutaj, no właśnie, kurczę. Jordi Alba by się przydał. Niech na razie jest Alex też. Tutaj Diops upgrade'owany, Tapsoba. Ciężki wybór, wam powiem. Chyba na razie Tapsoba. Na razie niech będzie Tapsoba. Jako drugi. Uuu, nowy kundelek. Nice, okej. Okay. To mi się podoba, tego kundelka sprawdzimy, Eusebio sprawdzimy. Not bad, not bad. Tylko teraz mam czterech obrońców z czterech różnych lig i to stanowi spory problem. Jeżeli chodzi o bramkarza, to też będzie problem, bo kurczę, z Bundes, Leverkusen, Hradecki, zielony link. Okej, okay, ale wypadałoby tutaj zgrać jeszcze tego lewego obrońcę. No dobra, chyba jest szansa, że będzie jakiś tam potężny lewy obrońca, ale tu może być, Jerzy Dudek, Juri top. A to jest pod Premier League, więc no ale i tak go wybierzemy. Lewy obrońca, Renan Lodi, ojojo, jeszcze jest Marquinhos. Aja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 j. I co teraz? A i tak nie mamy bramkarza. A w tym momencie Kundelek ma 4 zgrania, tak będzie miał 7. Dobra, niech jest Renan Lodi, niech jest Renan Lodi. Okej, okay, okej. Okay. Zaczyna to wyglądać naprawdę konkretnie. Jeszcze taki jeden napadzior za tego Verdiego. I naprawdę jesteśmy w domu. Mbabu też bym nie pogardził na prawą obronę. Tutaj Jadon Sancho i Son. Na razie wezmę... nie wiem kogo. No dobra, niech jest Son. Niech jest Son na razie. Jako kolejny. Kroos Gorecka. No to chyba Gorecka w tym momencie. Gorecka owszem. No ten PO teraz tej ligi niemieckiej. Mbabu, halo Mbabu, czy jest szansa, że dołączysz? Tutaj może Ansu Fati jako super rezerwowy, wchodzący razem z Sonem. Okej, okay, chyba jednak Vinicius 8-3 będzie lepszą alternatywą. Dobra, już mamy za dużo tych alternatyw, a nie mamy prawego obrońcy, który naprawdę zrobiłby tutaj różnicę, no i chyba będzie ciężko. To jest Suarez, no to Suarez też nic nie da. Nadal nie mamy jeszcze tego napastnika, jest teraz Sala, który będzie na ten moment wchodził w pierwszej minucie za Verdiego. Oj tak. W tym momencie Salah, nie wiem czy Eusebio nie dam na Enke, a Lukaku na SPO w trakcie meczu. Takie rozwiązanie miałoby sens. No jest tutaj ten Trimmel, który dałby zgranie. Chyba że podwójna zmiana na początku. I tak w sumie będę wpuszczał Salaha, a ten Trimmel da zgranie, prawda? No dobra, tak zrobimy, tak zrobimy. I jako trzeci, bo trzeci, to jest trzeci, jako ostatni Diego Jota. No i menadżerem naszej drużyny zostanie, no właśnie kto? 8-7, 8-7, 8-7, 8-8. Fran Skibra. No dobrze. Drafcik z Eusebio brzmi jak niezły plan. Do tego Mohamed Salah najnowszy, do tego Kundelek. Naprawdę ciekawy składzik. I Salaha sprawdzimy, i Kundelka sprawdzimy, i De Jonga w sumie gram, i tego Renana, i Tapsobę,
I Renato no jest mocny, mocny skład, chociaż są też elementy słabości. Zatem sprawdźmy skład pierwszego rywala. Myślę, że będzie zmieniał, ale ma tego Gomeza nowego i Adama Traore nowego, okej. Więc kilka perełek tam można zobaczyć. Już potężny Trimmel przejmuje piłkę, zagrywa do Eusebio. Eusebio, Eusebio, ta karta jest chora. Lukaku, Lukaku, szuka już Eusebio. O, traci piłkę. Ale Renia przejmuje piłkę, jest tutaj. Eusebio zagrywa do Verdiego, Verdi! Ależ się przesunął bramkarzem. Do Renato, Renato. Pięknie do De Jonga, De Jong, Verdi. Verdi. De Jong, ależ pograli! Ależ akcja, ależ bramka, 1-0. Frankie De Jong strzelcem gola, tego się nie spodziewałem. No to musi być dwa, bo to jest Eusebio, ale nie! Eusebio tego nie trafia. Jakim cudem, pytanie? Jakim cudem? Mohamed Salah, Frankie De Jong, jest tu Lukaku! On takie pojedynki musi wygrywać! 2-0. No i nice. Miś Lukaku. Ojojojojoj, 2-1, ależ bramka kuriozum. Diego Jota. Lukaku do Salaha, Salah, lewa noga. Chyba niepotrzebnie na tą lewą nogę sobie to brałem, no ależ trudno. Teraz będzie tutaj zagranie Frankie De Jong, jest tu Tapsoba, jest 3-1. Let's go. Gorecka, Lukaku, Frankie De Jong, jeszcze Eusebio, ależ pograli. Jest pauza ze strony rywala, oni wiedzą, że muszą wyjść z tego meczu. O, i tak też się dzieje, rage quit, ale ta akcja była fenomenalna. No gościu został sklepany jak schabowe. No i lecimy na ćwierćfinał. Let's go, 14-1 w strzałach było. 14-1. Ryan Giggs, o kurde. Renato Sanchez do Eusebio, Eusebio. Do Lukaku, Lukaku. Eusebio, Eusebio, 1-0, czwarta minuta. Eusebio do Lukaku, 2-0, szósta minuta. No i chyba zbliżamy się do kolejnego rage quitu, mam wrażenie. Jedną zmianę. Aj, mamy 2-1. Dobra. Dobrze, i teraz? Salah pięknie się zachowuje tutaj, 3-1. Ale to, co zrobił Mohamed, no to jest nieprawdopodobne. Odzwierciedla swoją formę z prawdziwego życia na wirtualnej murawie. Niesamowity Mohamed Salah. No dobra. Zobaczmy Eusebio, Tapsoba, Renato Sanchez, 4-1. Rzuty wolne. To najmocniejszy punkt tej drużyny. To dostaniesz potem jakąś paczkę. Oj, Eusebio. Dostaniesz jakąś paczkę z tymi kartami. Dostaniesz paczkę z tymi kartami i wtedy będzie szansa. Tutaj Eusebio, 5-1. Lukaku, Salah, Mohamedzik, gol! 7-1. Lukaku do Eusebio, Eusebio, Eusebio. O Jezus Maria, przepraszam. Wybacz mi. No to zobaczmy, półfinał draftu, jest mocny skład. Jest Neymar, jest Sanchez, jest Natale, jest Federico Chiesa. O, 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 leci, leci. Salah, o Boże. Frankie de Jong, 1-0 w półfinale. Uff. Było niebezpiecznie, już myślałem, że ta akcja zakończy się niepowodzeniem, ale mamy prowadzenie w półfinale. O Boże, Di Natale, Di Natale, ależ to zrobił, wyrównanie z kick-off glitcha. Napoli, nienawidzę Napoli. O, Gorecka, 2-1. Eusebio, 3-1, jesteśmy o krok od finału. Ładnie, udało się. Ole brameczka, oj, to znowu Di Natale pewnie. Ten Di Natale jest niesamowity. Frankie De Jong. O, ależ tu Lukaku wychodzi! Słupek. No właśnie, ta piłka za bardzo odchodziła. Kurczę. No i z tej akcji możemy stracić bramkę na 3-3. I to byłoby spektakularne. I to tak się dzieje, no. Ale to, ja już się przyzwyczaiłem chyba. Nie. Nie. Ja pikole, dobra, nie gram w tą grę. Jezus Maria. Eusebio 4-4. Nie poddajemy się. Lukaku Salah. Mamy 5-4. Let's go. Jeszcze Salah ma lewą nogę. No i tak, 6-4. No wróciliśmy błyskawicznie, no ale no myślę, że limit szczęścia mój przeciwnik wykorzystał.
totalnie wykorzystał w tym meczu. Wygrywamy 6-4, ale naprawdę no była nerwówka, jak straciłem te dwa gole. W momencie, kiedy cisnęliśmy cały czas. Och, ale to w końcu FIFA, to w końcu FIFA. No dobra, finał Di Natale, Salah, Tonali. Okej, jest ten bramkarz z Meksyku, powiem tak. Ten bramkarz jeszcze do tego bez grania będzie miał problemy, jeżeli mój przeciwnik go nie zmieni. To będzie duży plus dla nas i prawdopodobnie wygramy draft. Mając taką ofensywę. No i teraz Salah, prawa noga. Tak się cieszyłem, że on ma tego bramkarza. A teraz zaczynam wątpić. Kurde. Ten chłop wszystko broni. Frankie de Jong, jest tu Lukaku! Broni znowu bramkarz! On będzie chyba bohaterem. On nie ma zgrania i jest niski. I jak ja go miałem w drafcie, to ja odpadałem w pierwszej rundzie. Ewentualnie w drugiej. I zawsze wyzywałem, że nigdy go nie wybiorę. A teraz on robi takie rzeczy. No jeszcze Kylian Mbappé tutaj poleci. No jego nie jesteśmy w stanie dogonić. Kylian Mbappé! Kanał założony. 2-0. I już Frankie de Jong, zobaczmy Frankie de Jong! I to jest poprzeczka! Ja już mam dość! Lukaku do Eusebio, no to musi być teraz bramka, zobaczmy, Eusebio, gol! Kontaktowy, 59 minuta, no i teraz, może to jest znak, że ta drużyna powalczy o comeback. Nawet ci nie podam teraz, Mohamed, Eusebio musi sam, Eusebio, 2-2, no i w końcu, słabość bramkarza została odkryta. Ale jest tutaj Lukaku, zobaczmy, Eusebio, 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 do końca, Eusebio, Lukaku, bronił bramkarz! Jeszcze tutaj problemy. Nie wierzę w to, co teraz się stało. Interwencja. Jakiej jeszcze nie widziałem. O, Byniu. O, żeż ty. Musi podać, musi podać. Nie wierzę. O, Boże. Ja, pikole, tyle sytuacji co mieliśmy w tym meczu. To jest niewiarygodne. Zobaczmy, Eusebio. Mamy wyrównanie! 3-3! Co tu się dzieje w tej końcówce? Niesamowite, Eusebio. To jest przepiękna karta. Oj, 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 oj. Chyba będziemy dążyli do tego, aby Eusebio wzmocnił nasz team. Hradecki szaleje z radości. Ale co z tego? Jak to jest dopiero bramka na 3-3? Czy będzie dogrywka i karne w wielkim finale draft? Aha. Nic nie mogę zrobić. Się odbija. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja naprawdę nie wiem. Hradecki... Po prostu, gdybym ja teraz był w Leverkusen i bym powiedział, co bym chciał zrobić Hradeckiemu, to prawdopodobnie zostałbym zbanowany. Nie, no katastrofa. Eusebio, mamy 5-4! Spokojnie, trzeba to rozegrać. Zobaczmy, Frankie de Jong. No ależ fatalnie zagrał. Ale teraz Sol przyjmuje piłkę! Gol! 5-5! W finale draftu będą rzuty karne. Oj, oj, oj! Takich emocji nikt się nie spodziewał. Karma wraca. Gościu grał totalnie na czas. Strasznie chamsko. No i dochodzi nam do rzutów karnych. Dochodzi nam do rzutów karnych. No i zobaczmy. Eusebio czy meksykański bramkarz? Jest gol. Matko boska. O, mamale. Co tu się dzieje? I małe wyrównanie. Mamy 2-1, okej. I bronimy! Hradecki może być bohaterem! Ale teraz ta psoba musi też to obronić. Ta psoba, jest gol! 3-1 w rzutach karnych. Co na to Mohamed Salah? Mohamed Salah! I bronimy! Ten finał będzie nasz! Wszystko na to wskazuje. Son! Czy strzeli gola? Son! Son bohaterem wszedł w dogrywce, strzelił bramkę w 120 minucie, a właściwie już w drugiej doliczonej 120 minuty. No i potem decydujący rzut karny dla naszej drużyny. Eusebio, fantastyczny występ. No i wygrywamy, wygrywamy ten finał. O mój Boże, ależ czuję ogromną radość po tym, jak gościu grał z nami totalnie chamsko na czas. No dobra, zatem zobaczmy, jakie nagrody dostaniemy za ten finał, za ten draft, za te emocje.
które tutaj były naprawdę na najwyższym poziomie. I to są paczki najgorsze z możliwych. I jeszcze taki zestaw beznadziejny. Dwie paki za 25, dwie paki za 5000. No powiem tak, nie liczę na cuda. Chociaż teraz wystarczy, że piłkarz jest z dobrej ligi i on jest coś warty. A więc w sumie może... Tutaj Gnabry. A, bardzo ładnie zaczęliśmy. Sprawdźmy cenę Gnabry'ego. Gnabry, słuchajcie, kosztuje już 5 koła. Sam Gnabry 5 koła. Tutaj, myślę, więc z tej paki mamy 6000. A to pierwsza paczka dopiero. No to zobaczmy drugą. W teorii też słabszą, ale może będzie dobrze. To był oczywiście Sané, jeżeli chodzi o poprzednią kartę. Powiedziałem chyba Gnabry. Ale to wiadomo, o co chodzi. Proszę się tym nie przejmować. No tutaj znacznie gorzej. No z tej paczki to z 2000 końców, więc jesteśmy na etapie 8000. No i teraz w teorii te lepsze paczki. 2 za 25000. No i liczymy na walkout. Jest walkout! O mój Boże! Jest Niemiec. Jest CB. Mats Hummels. No już jest gorzej. Już jest gorzej. Ale te overall coś tam kosztują, bo są, jest ikona do zrobienia, więc ten 86 musi być coś warty. No i właśnie, to jest 14 tysięcy. 14 tysięcy, więc już jesteśmy na dużym plusie. Więc jak najbardziej spoko. No a taki Gabriel też swoje kosztuje. No i teraz w teorii najlepsza. Tam taka sama jak ta poprzednia, ale... Ale tu już bez walkoutu. Ale jest Francja. I to będzie Lemar 83. Coś jeszcze specjalnego oprócz Lemara Diallo. No okej, nie będziemy narzekać. Jesteśmy od kilku do kilkunastu tysięcy na plusie z tego draftu.